Cześć, Dzień dobry, Witamski. Serdecznie do Maćku, zagrajmy w Far Cry Primal. Aktualnie idziemy do jaskini, w której prawdopodobnie dzieje się coś dziwnego. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe. No i jesteśmy jakieś 300 stóp od naszego celu. Tam coś jest. Jakieś łupki. Bierzemy je sobie. Co ja potrzebuję, żeby zrobić ten długi łuk? Północny czarny kamień i północna glina. Jesteśmy tak naprawdę niedaleko terenów północnych. Dlatego możliwe, że niedługo zaczniemy zdobywać. Właśnie powinny być to tereny takie stricte zimowe. Z naszym szponem to już wykonanie tego zadania nie będzie należało do trudnych. I teraz tak. Coś tu widzę, że z drogą jest ciężko. Zlećmy może tędy. Okay, widzę jelon, łosie i w ogóle wszystko inne. W zasadzie to, że nie poluję, a czekam. O, przepraszam was bardzo, ale ja muszę coś upolować. To może tego dużego łosia, wiecie? Jego sobie upolujemy. Pięknie, bo ja potrzebuję mięsa. Trochę drewna. My nie mamy zbyt dużo mięsa do leczenia. Okej, okay. Skoro jelenia, to jest jeleń, nie łoś. Sam jesteś łoś, Ragnar. Czyli jelenia nie odróżniasz od łosia. Świetnie. Jak rozumiem, łuk nie zaznacza nam, że pocisk doleci, to pocisk nie doleci. Rzadki północny cetr dostaliśmy, fajnie. Dokąd to w ogóle prowadzi? No tak idziemy, idziemy. No bo tak idziemy, idziemy do przodu, wiecie, ale coraz dalej i coraz takie jakieś bardziej dziksze ostępy. No, mam nadzieję, że nie uciekliście już tam daleko. Łomatko. Ja tam iść nie będę. Dokąd to mnie prowadzi? A dobre pytanie, wiecie? A zobaczmy, dokąd to prowadzi. Co to za miejsce jest? Przy okazji upolujemy sobie jakiegoś jelenia. I tu są jakieś malowidła. Wydawało mi się, że może uda mi się strzelić obydwa. Wygląda to ciekawie, ale na razie nic tu nie ma. I to jest właśnie ból tej gry, że ona zachęca tak naprawdę do eksploracji, ale nie daje żadnej nagrody za nią. Trochę więcej skór. Co tu odkryliśmy w końcu? Może zmieni na włócznie. Mamy tą już lepszą włócznię, więc... Nie? Wiedziałem, że nie uciekniecie. Mówiłem. Tu jest coś dziwnego. Holy shit, takie to głębokie. A zobaczmy, dokąd to jest. Dokąd to prowadzi. Jest pytanie, czy tam się opłaca teraz schodzić, czy to jest jakaś znowu część zadania. I poszedłem za daleko. Czy to jest zębacz? Czy to jest zębacz? Nie, to nie jest zębacz. Ok, zobaczmy, co tu jest. Tam po drugiej stronie jeszcze można się dostać. Nie, pytanie poważne. Pytam poważnie, czy tu jest gdzieś zębacz? Głęboka. Co wy powiecie na małą eksplorację? Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Najwyżej zginiemy.
No chyba se jaja robicie. Nie, no to była to było największe rozczarowanie w dziejach. Autentycznie. Ja się okaże, tutaj nic nie ma totalnie. A ja z wami tu przylazłem tylko po to, by po prostu stracić trochę czasu. Nie, to wtedy będzie nasza ostatnia wyprawa ekspedycyjna i zajmiemy się w 100% questami, bo to mnie utrwali tylko w przekonaniu, że no niestety, ale w tym świecie nie będzie ciekawego. Żartujecie. Autentycznie. Żarty. Dwa żółwie. Wow, naprawdę. Miejsce z takim zajebistym potencjałem i dwa żółwie. Widzimy się na miejscu. Ok, moi drodzy, po drodze jeszcze zabiłem jaguara, bo się napotoczył z jelonkiem. Znaczy, on upolował jelonka, a ja upolowałem jego, najkrócej można powiedzieć. I jesteśmy pod jaskinią, więc myślałem, że wznowię już nagrywanie. Tak jak było powiedziane, tu będzie potrzebny chwytak. Do przodu i do góry. Jesteśmy na granicy tego terenu zimna. Co? Weź północny cedr. O, fajnie, bo tu się zaczynają już te północne surowce. Hello. Powiedz, że nie chcesz mnie atakować. Kolejne... O, co to jest? Myślałem, że jakaś klapa albo coś w tym rodzaju. Kolejne rzadki cedr, świetnie. No i co, jeszcze wyżej w takim razie. Teraz dobrze poszedłem, czy źle poszedłem? Bardzo chyba źle poszedłem. A, tu jest wejście do tej jaskini, okej. To przygotujmy sobie łuk. Naszą śmiercionośną broń. Czy mógłbym tam wejść? Bardzo proszę. O, dziękuję, naprawdę. I jesteśmy w środku, moi drodzy. Chyba. Wow. Wygląda ciekawie. Wreszcie może zacząć coś fajnego dziać. Jaskinia łukających korzeni. O, białe myszy. Albo szczury raczej. Ucieknij z jaskini. To już mam od razu uciekać? Szybko wychodzimy! Jednym słowem. Chyba raczej szybka batalia. Mogłem go po cichu załatwić. Co tu jest? Co? O, skóry Lamparta, o proszę. Weźmy strzałę z jego łba. Zapalmy strzałę. Nawet pomyśleli o drewnie, gdybym mnie na przykład nie miał. Okej, na wszelki wypadek. Nieźle się jara. Okej, przejdziemy sobie. No i widzimy, że tu są udam. Fajnie. To były jakieś nietoperze. Powiem wam, że na dole jest sporo surowców, które ja chętnie bym sobie pozbierał. Ale tutaj też coś jest. No to co, zapalmy. Strzały zarówno w jednym, jak i drugim miejscu. Cicho, wcale się mocno nie palisz. Nie bądź mama łyga. O, to, gdzie? Gdzie? Najpierw rozeznanie, pajacu. Okej. Okay. Wolę go załatwić szybko i po cichu. Dobra, zejdźmy teraz na dół. Słyszę ich jeszcze więcej.
doskonale. No, dzisiaj działam jak ninja, moi drodzy. Ładnie idzie. To można było podpalić oczywiście i zabić wszystkich naraz, ale nie wiem, lepsza zabawa moim zdaniem jest z łukiem, po prostu. Nie, 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 nie chciałem, żebyś zapalał strzałę. Nie, powiedziałem nie. Dobra, poczekaj, podtrzymamy ją chwilkę. Tam jest ten, którego zabiliśmy doskonale, a tutaj trzeba przywalić. Doskonale. No, też nie, tutaj nic nie zrobię, sam siebie tylko podpaliłem. Wow, 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 wow. Zgaś ten ogień, zgaś ten ogień. Jeszcze podlecz się troszeczkę. I tu jeszcze jest wyjście? No chyba żart. Zniszcz korzenie, jakby nie wiadomo czym były. Zapal strzałę, nie. No. Ja chcę jeszcze wrócić. Tam było sporo zasobów, które mnie interesowały. Jakieś tam łupki, może krew Oros. Przy okazji. No właśnie, może z tej strony niekoniecznie, ale jak zejdziemy tutaj na dół, to na pewno coś było. No właśnie. Przeszukiwanie. Skóra mamuta, fantastycznie. Skóra jaka. Bierzemy strzałę. Dodatkowe kości. O! I glina, północna glina. Fantastycznie, o to mi chodziło. Czy tam na górze też coś jeszcze było do zebrania? Nie wiem za bardzo, co ja rzuciłem. Proca! Okej, okay, więc pod te jest proca generalnie. Fajnie wiedzieć. Wykonamy sobie kilka strzał. Weźmiemy rój pszczół. Tak, po prostu do kieszeni. Okej, okay. Dokąd to mnie zaprowadzi teraz? Nice. Twarde drewno. Twarde drewno znowu. I co, tylko tyle? Matko Boska, jak ta gra beznadziejnie nagradza za starania. Jakieś pajęczyny. Dobrze, nie spotkałem żadnego prehistorycznego pająka. No spoko, skoro kamieniem też to mogę zniszczyć, to będę to go używał. Jeszcze jedna torba. Skalny pył. No tak powiem wam, słabo. Naprawdę słabo. Ok, i wyszliśmy w sumie do miejsca, w którym rozpoczęliśmy. Czyli co? Idziemy... Idziemy gdzie? Idziemy na górę. No i tam cię pokazuje teraz wskaźnik, bo nic więcej tutaj zrobić nie możemy. Północny czarny kamień, to się przyda. O, krew Oros dostaliśmy, świetnie. Czy ja mogę w takim razie coś wykonać? Bo krew Oros była do czegoś potrzebna. Tutaj na przykład jest północna glina. Mhm. Widzę cię. Czy ty jesteś trochę za wysoko, co? To idziemy na górę, zawiesimy się od tej strony i przelecimy na drugą stronę. Nadal mam nadzieję, że spotkam coś ciekawego w tej jaskini. A co to za cholerstwo?
dobra, widzę was. Jeszcze któryś? Jeden zbiega, nie udało mi się. Muszę dokładnie dobrze wiedzieć, z której strony. Okej, ale tak czy siak na pewno go sobie zlikwidujemy bez najmniejszego problemu. Jakiś zębacz może? Nope. Weźmy sobie drewno. Myślę, że on się za chwilę znudzi tymi poszukiwaniami i będzie wracać. Przy okazji... zgarniemy sobie tam to, co jest na dole. O, o! What the fuck? Co to jest? Wow, 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 wychodź stąd. Co to jest? Czy ja zabiłem właśnie krokodyla? Śmiało! Walcie we mnie każdym gadem! Weźmy strzałę. Świetnie. No to jest dobre pytanie, gdzie ja jestem. Tutaj zabiliśmy tego dzika, fantastycznie. Okej, okay, po drugiej stronie, czyli mogę pójść albo tam i to prowadzić dotąd, albo na górę, albo tędy. Rozbudowana ta struktura tej jaskini jest, ale myślę, że damy radę. Mam tylko nadzieję, że będziemy mieć wystarczająco dużą ilość kondycji, by zrobić to tak, jak chcemy. No i kolejne miejsce schowek, albo drogę alternatywną. I tym razem jest to alternatywna droga. Matko Boska. Najbardziej w tej grze przeszkadza mi to, że te questy tak się nie tłumaczą dlaczego, po co, tylko po prostu idź, nie pytaj. To jest takie, wiecie, dziwne. Mógłbym tędy pójść i w sumie spróbujmy. Jakiś punkt kontrolny znowu. Kolejny udam przed nami. Teraz się dopiero zorientowali. Okej, no to. Koniec podchodów. I chyba jest zębacz. Tak, moi drodzy, jest zębacz, zajebiście. Zębacza bardzo nam potrzeba było do zdobycia dodatkowego, chyba, dodatkowej torby na broń, podejrzewam. I nadal liczę na to, że w końcu gra mi powie, co ja tu robię. Kolejna żywność. Myślę, że się uleczymy troszeczkę. Tutaj jest więcej strzał. Weźmy rój pszczół. Z tym pakowaniem pszczół do kieszeni to jest jakiś absurd. Gdzie jest ten zębacz? O, hello. No nareszcie, dawać go. No jeszcze jeden zębacz. Dobra, na chwilę na górę. Gdzie on pływa? Ja doskonale widziałem, że on gdzieś tam pływa.
Tak czy siak. Robimy to, co chciałem, czyli ulepszamy sobie nosidło na włócznie, przepraszam. O, i skóra, no co roczce, już wiadomo, do czego będzie potrzebna. Wspaniale. Od razu kolejną włócznię. Weźmy wszystkie fanty, które tutaj powinniśmy. Okej, tam pływasz. Spróbujmy zrobić to szybko. Cię widzę, tylko chodź tu podejść do mnie, żebym ja mógł sobie śmiało przepłynąć na drugą stronę. Tego bym chciał. A, bo olejemy tego zębacza. Zaraz, w sumie nie groźny jest. Skóry krokodyla mi tylko żal. Weźmiemy ją sobie. Skóry krokodyla, świetnie. Nic. Ale dwie skóry mamy, jest plus. Do góry. No i co, tu już jest wyjście z tej jaskini? To już koniec? Tak po prostu? Nie. Nie schodź. Do góry, dziękuję. Wow. Oni mają tu jakąś wielką czachę nosorożca. Wow, to był beznadziejny quest. Nowe zasoby i mamy zimno przy okazji. Wiecie co, ja sobie w takim razie tutaj pobiegam troszeczkę. Poszukam szczególnie skór białego wilka. No i wszystkich tych kamieni, które będą potrzebne do ulepszeń. Więc za chwilkę do was wrócę. Cześć moi drodzy, wiecie co? Znalazłem, troszeczkę się podgrzałem, bo można to robić również przez podpalenie po prostu okolicy. I wtedy... Wow, co to jest? Okej, okay. Zabiłem coś dużego jedną strzałą, to jest interesujące. Co to jest? Oskuruj jak? Aha. Niedaleko nas jest stos, który ja bym chciał bardzo sobie przejąć. Pobiegniemy od razu w tamtym kierunku. Tego sobie zlikwidujemy od razu. Dziękuję. Przy okazji jest tu dużo cieplej. Pięknie. A, i może załatwimy też tego. Wiecie, ja nawet nie zrobiłem rozeznania. Świetnie, stos pod... Teraz podpal stos. I mamy miejsce, do którego możemy się chyba teleportować. Dzięki temu. Świetnie. Bierzemy fanty. No i powiem wam, że te północne tereny są znacznie bardziej takie survivalowe. To mi się podoba. Liczebność ninja zwiększyła się fantastycznie. Bo to zimno. Przede wszystkim to zimno jest takie tutaj bardzo motywujące do szybkiego działania albo do kombinowania w jaki sposób przeżyć, ale i tak to przeżycie jest po prostu no, niezwykle proste. Przeszukaj, południowy skalny pył, otwórz skład nagród, o właśnie. Południowy kamień, południowy skalny pył. Co ja muszę mieć do ulepszenia tego? Rzadki południowy kamień. Tutaj natomiast tą północną glinę, zaraz zobaczymy czy mamy ją. I północną glinę ponownie. Jeszcze raz. Tylko, że stąd chyba nie można wyciągać. No to smutna buzia. Jednym słowem. Czy tu się da przespać? Da się. Fantastycznie. Tego było nam trzeba. Tak, odpocznij do świtu, bo musimy kondycję sobie zreperować. Mam wrażenie że też, że w tym miejscu kondycja znacznie wolniej się regeneruje. Może trochę krzesło poprawię, bo mi się opadło. I teraz się rozejrzyjmy za kolejnym celem.
mamy szybką podróż. Fantastycznie, ale wiecie co? Ja bym chciał odkryć gdzieś tutaj, może na pewno jest obozowisko wroga. Dlatego to niegłupim pomysłem byłoby przejście i pozbierać nie tylko fanty, ale i znaleźć obozowisko. I chyba wrócę, moi drodzy, do was w momencie, gdy już dotrę na miejsce i sobie tutaj troszeczkę pozwiedzam. Więc do zobaczenia. Hej, papa.